są to międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików. Odbywają się one z udziałem zawodników z naszego województwa oraz z Wielkopolski. Jest to 12 najlepszych zawodniczek i zawodników od nas oraz 12 najlepszych z Wielkopolski. Proszę nam powiedzieć, jak ogólnie wygląda kondycja tenisa stołowego w naszym województwie? Kiedyś było bardzo dobrze, zresztą możemy się tak naprawdę śmiało pochwalić, tak? Może dzisiaj mistrzem Polski zobaczymy Jakubem Dyjasem, który jest z Koszalina, który właśnie walczy w Płocku. Natomiast na arenie ogólnopolskiej ostatnimi laty ten tenis odradza się, on się bardzo powolutku buduje, no bo buduje się razem z młodzieżą, która nam rośnie. Staramy się robić wszystko, co w naszej mocy, żeby móc to szkolenie rozwinąć, tak, żeby dać im jakieś możliwości. I taki ośrodek, który teraz buduje nam się tutaj w Świdwinie, który jest w centralnej części województwa, jest też bardzo fajną alternatywą. Powstał tak naprawdę niedawno, bo przez długi czas w tym Świdwinie też nie mieliśmy tych turniejów. Powróciły z taką bazą, jaką mamy tutaj. I wydaje mi się, że to też jest duża szansa dla rozwoju tego sportu. W maju na ziemię zachodniopomorską powróci turniej rangi ogólnopolskiej, którego też już przez jakiś czas u nas nie było. Będzie to Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży. Jest to maj, 10-14 maja. Serdecznie zapraszamy. Wydarzenie będzie potężne. Jest to część Zachodniopomorskie 2023. W Świdwinie rozgrywamy tenis stołowy, natomiast w wielu, wielu miejscowościach w naszym województwie rozgrywane są inne turnieje. Przez 4 dni zawodnicy z całej Polski, kadeci, będą wojować tutaj zarówno w grach pojedynczych, jak i drużynowych, więc na pewno będzie bardzo, bardzo dużo sportowej atmosfery i rywalizacji. I wydaje mi się, że takie wydarzenie też zachęci właśnie tych młodych, czy to rodzeństwo, czy to kolegów ze szkoły, tak? Wszyscy będą wiedzieć, że to się tu dzieje. Może w ten sposób też przyciągniemy do tego tenisa stołowego, który może nie zawsze komuś się wydawać atrakcyjny, jednak jest cała rzesza ludzi, którzy pozostaje temu wierna, więc liczymy, że będzie ich jeszcze więcej.